Chorzowska masakra piłą mechaniczną. Tak mieszkańcy nazywają wycinkę ponad 1000 drzew. To co prawda już się zakończyło, ale dla nich to nie koniec walki o teren przylegający do Parku Śląskiego w Chorzowie. Walczą z deweloperem, a ten ma ambitne plany dotyczące posiadanej działki. Może powstać tu nawet market. Szczegóły zna Łukasz Kądziałka. Dzisiaj jest pustkowie, a tak wyglądał przed wycinką teren przy Parku Śląskim. Głośny protest został zorganizowany już po fakcie. Mimo że jest już po wszystkim i z działki przy ulicy Targowej ciężarówki wywożą ścięte drzewa, to miłośnicy parku nie zamierzają odpuszczać. Cały czas śledzą, co dzieje się na terenie, na którym dawniej znajdował się ośrodek postępu technicznego. Chorzowska masakra piłą mechaniczną, to co się stało. Więc odpowiadają tam osoby, które pracują w Urzędzie Miasta, a które miały obowiązek jako miasto sprzeciwić się takiej wycince. Jest tutaj firma, która była właścicielem terenu, sprzedała to swoim udziałowcom. Ta firma to spółka Green Park Silesia. Od lat usiłowała wyciąć drzewa, żeby wybudować w tym miejscu osiedle z Lex Developer. Ostatecznie sprawę załatwiono w ten sposób, że działkę przy Targowej 4 przejęło od spółki 7 prywatnych osób. Dzięki temu wystarczyło chorzowskiemu urzędowi zgłosić zamiar wycinki. Niepotrzebny był wniosek o zezwolenie. Zgłoszenie, które dokonała firma Taxus Arbor z Tychów, działała w upoważnieniu 7 osób fizycznych, które napisały oświadczenia, że nie prowadzą w tym miejscu działalności gospodarczej, co jest nieprawdą. Miłośnicy parku chcą, żeby kończący kadencję prezydent Andrzej Kotala i jego urzędnicy ponieśli konsekwencje tych decyzji. Zdaniem właściciela firmy, która jest odpowiedzialna za wycinkę, urząd nie mógł mieć zastrzeżeń. Zawsze każdy wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub w przypadku osób fizycznych zgłoszenie jest wnikliwie weryfikowane. Są oględziny każdego drzewa, są oględziny, są weryfikowane pomiary w terenie, lokalizacja, ich stan, obecność gatunków chronionych. To wszystko urzędnicy robią, natomiast jak mają działać, definiują przepisy. Jednak wycinka to dopiero początek. Jeśli działka ma przynieść zyski, to trzeba coś na niej wybudować. O pozwolenie na budowę dyskontu wystąpiła inna firma, ale powiązana z Green Park Silesia. Ci ludzie, którzy tam mieszkają, kupili przecież naprzeciwko parku, nie? Kupili z pięknym widokiem, proszę ciebie, i blisko do parku, albo w ogóle blisko do zieleni. No i teraz będą mieli z przodu Aldi i proszę ciebie, a tu parking. To świeży wniosek, zaledwie sprzed kilku dni, ale wszystko wskazuje na to, że inwestor zgodę dostanie, bo obiekt handlowy jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.